W zadaniu tym proszą nas o doprowadzenie do najprostszej postaci wielomianu 5x kwadrat plus 8x minus 3 plus 2x kwadrat minus 7x plus 13x. A więc musimy tutaj połączyć ze sobą wyrazy podobne, wyrazy w których x jest podniesione do tej samej potęgi. W pierwszej kolejności możemy pozbyć się nawiasów, ponieważ mamy to całe wyrażenie, które dodajemy do tego całego wyrażenia, a nawiasy nie zmieniają nam tutaj kolejności wykonywania działań. Przepiszę więc ten wielomian bez nawiasu. Mamy więc: mamy 5x2 plus 8x minus 3 plus 2x2. Gdyby to był minus, to musielibyśmy zmienić znaki działań w nawiasie. Ale mamy tu plus, a więc plus 2x kwadrat minus 7x plus 13x. Spójrzmy teraz na wyrazy, które tu mamy. Różne stopnie x. Zacznijmy od wyrazów z x kwadrat. A zatem mamy tutaj wyraz 5x kwadrat i wyraz 2x kwadrat tutaj. Zatem 5 plus 2 to będzie 7, czyli 7x kwadrat. Teraz przyjrzyjmy się wyrazom z x. Mamy tutaj 8x i mamy minus 7x i mamy 13x. A więc 8 razy coś, minus 7 razy coś to 1 razy coś, a jeśli dodamy do tego jeszcze 14, to otrzymamy 15, więc to będzie 15x. Plus 15x. 8x minus 7x. O, przepraszam, to będzie 14x. 8 minus 7 to 1, plus 13 to jest 14. Plus 14x. To wynik sumowania tych trzech wyrazów: 8x minus 7x plus 13x. Mamy jeszcze minus 3. Jest to jedyny wyraz stały w tym wyrażeniu. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest x razy x do potęgi zerowej, ale to jest wyraz stały, którego nie mnoży się przez x. Jest to jedyny wyraz stały, a więc po prostu minus 3. I to tyle. Bardziej tego wielomianu już nie da się uprościć. Gotowe.